Witam. Muszę poprawić sobie ten. No dobra, mów coś. Mówię coś. Jestem z Sarewok. Tak No, się twój nick wymawia. Jakiś... Sarewok 446. Dobra, link będzie na pewno ten. O kurwa. Dobra, nie, coś ty popsułem, dobra. Dobra, Jedziemy za chwilę tutaj. startujemy. Kurwę, gramy Fever. No, w kurwę Fever, no kurwiamy. Tu się myszką steruje, czy...? Nie, ty klawiszami. Ty, co to kurwa. Jest? Którym ja jestem? Zjebałem chyba. Zjebałeś? Tym jasno-niebieskim. No już wiem. Ale no, a głośno. Ja jestem czerwony. Czekaj. Szybka padła. No ty jesteś tym jasnym niebieskim, jestem tym czerwonym. Ja jestem niebieskim. Którym się steruje? Kurwa, strzałkami w prawo i w lewo. Nie wiem, czy to tak mówi, ale tak jakoś dziwnie jakby skakało. Ej, no, ale ja to niszczę, czy nie wiem czemu. Ja to słaby jestem cholernie. A jo, left, right. Tylko strzałka w lewo i w prawo się w ścianę nie wpierdzie. Uhu! Yolo! Yolo. A się wypa. Spierdol, kutas! Lol, rozumiemy się. A fuck! A ty, ty jesteś ten 947 coś. No, 9679, co? No. Ty już się zjebałeś w ścianę. Cześć, bo u mnie coś jest chyba ta gra jest głośna. Więc mów trochę głośno. U mnie też jest głośno. A dobra, bardzo. Chuj, wyłączyłem. Wyłączyłem. Tak, wyłączyłem. Co włączyłeś? Głos z gry, jest tylko... Dobra. Mieliśmy gadać o GTA. No, o GTA mieliśmy gadać. Więc co sądzisz o GTA? Ja pierdolę, jakie synchro. Dobra, to kto zaczyna? No, że to są jakby Simsy w trójwymiarze, tak bardziej, że ty sterujesz WSD i myszką. Znaczy, o GTA już mówisz, tak? No tak, że to są. No. Znaczy, no wiesz, no GTA to jest ogólnie zajebista seria. Mi się no. Wszystko podobało, wszystko mi się podobało, wszystkie serie, we wszystkie części grałem. Także ja tu nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do tej gry. Bo mi się tak zajebiście wszystko podobało. No, no mi też się podoba, o, i ogólnie to ma być duże. Znaczy, no... mówią, że mapa ma podchodzić pod rozmiar tej z Red, Red Dead Redemption chyba. Ale znaczy, Red Dead Redemption to też jest ich, ale to nie wiem, czy ma być aż taka mapa. Co to jest tutaj te kółeczko takie? O, już mi robi. Łamać, co ja odpierdalam. Ty? Coś mi nie pasuje. Oj, Jezus! O kurwa, wziąłem zgrubłem. Ja też wcześniej zgrubłem. No. No i co do tego GTA, no to w ogóle beznadziejnym pomysłem jest póki co, że wydają tylko na konsolę. No właśnie, to mi się też nie podoba. Bo ja biedny jestem, nie stać mnie na konsolę, więc peceta tylko mam, tak? No ja też. I to jest takie bardzo słabe dla nich, bo na pewno wydadzą, bo to za dużo kasy jest, żeby nie wydawali tego. Za dużo by stracili na tym. No, no, no. Więc mi się wydaje, że mimo wszystko to kiedyś wyjdzie na tego peceta. No i ja nie słyszałem, wiem, że ma kiedy... wyjść w czwartek. Czemu, kurwa, w czwartek? No, wygrałem! Znaczy, tak, no, pierwszy raz. No, to ma wyjść 17 na Xboxa i PS... No, a ja słyszałem, że na kompa ma wyjść w kwietniu. No co dojebali. W kwietniu, nie wiem, któregoś tam, ale to chyba takie informacje chujowe. Znaczy, wiesz... Ogólnie się mówi, że nie będą pozwalali nagrywać tego. Bo tam już były jakieś sytuacje niby, że jak coś o tym chcieli gadać, nie wiem czy wiesz, ale jakiś ten Rusek podobno chciał gameplaya z tego wstawić i go zbanowali. Ale ogólnie ma być zakazane nagrywanie gier na PlayStation. Czemu? Nie wiem, no właśnie, no coś im odwaliło. Na Xboxa nagrywać można, ale na PlayStation już nie. Taka sytuacja. Hemoglobina? No, no właśnie coś takiego. No i nie rozumiem właśnie dlaczego tak to jest zrobione. Kurwa, kto jest tym pomarańczowym? Nie wiem, jakaś paruwa. No właśnie, kurwa, kutas mnie tu zasłonił. I w ogóle mi się bardzo w tym GTA podoba to, że będziemy mogli trzema postaciami sterować. No, to też mi się podoba. No, znaczy się, my nie będziemy mogli, bo nie posiadamy... Znaczy, no my nie. Póki co my nie. Ale zajebista jest ta inicjatywa właśnie, że będzie można tak zrobić i mam nadzieję, że
to na peceta wyjdzie. I tak naprawdę tę grę będziesz mógł w nieskończoność sposobów przechodzić. No tak, bo trzema osobami, nie? To jest plus. To jest właśnie zajebiste w tej części, że to można, taka swoboda jest w ogóle. Ale też mnie to dobiło, że... No. Bo ty grałeś w San Andreas, nie? No to widziałeś, jak tam mapa wygląda. Czekaj, muszę ciebie podgłosić, bo mi tu napierdala jeszcze kutas przyszedł. Dobra, jest okej. No, i wiesz, jak tam mapa w San Andreas wygląda, nie? No. Widziałeś mapę w piątce, jak wygląda? Tak, widziałem. Jest taka sama praktycznie. Tak jakby, kurwa, ucięło normalnie cały świat prawie. No. Że nie ma tam San Fierro, nie ma Las Venturas, tam chyba jedna albo dwie wioski, tylko są coś takiego, nie znam konkretnie, ale to tak wygląda. Ale ma wyjść duża być strasznie. Teraz w ogóle nie mogłem się ruszyć. Duża ma wyjść, ma dużo być takich, wiesz... Znaczy, no wiesz... Pierdół. Dużo bardzo tych pierdółek, będzie dużo robót i ogólnie do wykonania, wiesz, rzeczy. Więc to będzie fajne w tym. I widziałem też, że psy się tam ten... No wiesz, będzie to, że zwierzęta będą, to też bardzo fajne. No i się psy ten, jak to się nazywa. Ja jak widziałem gameplay taki, wiesz, z tego. Kurwa. No, taki, wiesz, no jakby ktoś wziął i uciął go, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Wyciął skądś. Kurwa. A, no coś takiego. Tak wiesz, i wiem, że psy się ten... Rozmnażały. Ja widziałem już to, tak. No. Widziałem już te gameplaye, niektóre z tego. Najebździdy było. Tak? No tak. Ole, kurwa, gruby. Nieźle. Musiałem w niego jebnąć. Ale wziął tak kutas, że akurat ten. I wygrałeś. No, już koniec rundy, znaczy meczu. Bo 30. Ale najeb pierdala. Dobra. No i wkurzałem te dźwięki. No i w każdym razie tam, wiesz, co ja tam mówiłem, o tych postaciach, no. Że tam masz te trzy postacie, tam w ogóle jeden to jest jakiś wariat, drugi wygląda jak ten Karl, a trzeci to jak jakiś aktor tam dziwny. Ten. No. Taki właśnie, pan domu, biznesmen. No, właśnie nie pamiętam, jak on się nazywał, ale tak z mordy mi jakiegoś aktora przypominał. No mi też strasznie. W pokoju dać. No i co jest? No i dalej gramy, nie wiem, czy jeszcze jedną, czy już koniec. Nie no, ile? 7 minut, to jeszcze zagramy jedną. No. We dwóch! O, ale fejmy. No, to będzie teraz kurwa mać. Myślałem, że przegrałeś. Znaczy wiesz, no... Ja mam za duży refleks, żeby przegrać. I zawsze... O, fuck. Dojebałeś. No i w ogóle plotki były podobno, że ten czarnuch, że no. Tak powiem, to jest... Kurwa! Że ten czarnuch to jest ten Karl tylko w przyszłości, nie? Ale on w ogóle nie jest podobny do Karla. On w ogóle ma na imię Francis, więc no to już kompletnie odpada, nie? Tylko mówię, takie plotki... Kurwa! Tak blisko. I takie plotki i ja tak... Lol. I tak nie ogarniałem w ogóle, o co chodzi, czy to naprawdę jest Karl, czy nie, no wiesz, taka rozkmina była, kurwa Mi trailer, nie, przypominał, że to są Simsy. Simsy takie, że możesz nimi sterować. Naprawdę? Taka grafika jak w Simsach. Nie widziałeś tego? Znaczy wiesz, w pierwszym pierwszym trailerze. Ja się wjebałeś. Na peceta to będzie dużo ładniej wyglądać, no bo jednak możliwości Xboxa i PS-a to są jakie są. No tak, ale wiesz, trzeba mieć sprzęt, żeby w ogóle grać na Playu, nie? Na kompie. Ale no wiesz, no to też... No bo tak zamulony był. Znaczy, no wiesz, no sprzęt sprzętem, ale mimo wszystko fakt, że to wyjdzie na kompa być może, no to nawet bardzo dobry jest. Bo nawet jak masz jakiegoś tam drewnianego, co ledwo działa, to... O Jezus, myślałem, że przegrałem! Nawet jak grasz na drewniaku takim, wiesz, co 10 FPS-ów będziesz myśleć, to i tak to będzie zajebista gra. No tak, ale... Jesteś fanem, widzę. Czego, GTA? Jo. What the fuck? Ale oboje się rozwaliliśmy, no weź. Ile tu ogólnie rund jest, bo... 10. Kto pierwszy 10 punktów zdobędzie? Ojej, dobrze. Jezus, patrzyłem się na ciebie, czaisz? O, genius. Ja pierdolę. No i nie wiem, co do GTA, to ja mam strasznie wielką nadzieję, że to wyjdzie na PC-ta. No ja... Tuż, kurwa, musiałeś się pokazać akurat teraz.
Kalipa. Dobra. O kurwa, ja się sam rozjebałem. Boże, tak grałem we wszystkie części, nie grałem tylko tak dłużej w czwórkę. Czemu? No bo jakoś mnie czwórka... Fuck! Ja pierdolę. Chciałem zrobić takie kółko, ale mi się ręka przyznała. No, jakoś mnie tak czwórka nie jarała jeszcze teraz. No mnie też. No, najlepsza dla mnie to była piątka. Ten. San Andreas. San Andreas niszczyło właśnie. No, dla mnie San Andreas najlepsza. San Andreas po prostu... Fuck! Dobra. Nawet nie wiem, co to za ulepszenie było. Też nie wiem. Tak chyba, że ten... Nie wiem. San Andreas to było najlepsze tam w ogóle. Mało tych opcji, było beznadziejna grafika, ale zajebiste, no. Zajebiście się grało. Ale no patrz w tym, na przykład w czwórce, nie? Nie masz nic. To znaczy? Znaczy się, no nie masz tatuażów, w ogóle nie masz nic związanego z postacią. A chodzi ci o takie drobiazgi, tak? No nie, nie masz nawet bić się, nie. No, no nie możesz się nauczyć bić. Co było no, fajne. No to... GTA to 4 to właściwie tylko grafiką wygrało. No tylko. Jak to jest ciało, ale nie, no tak to nie wiem, no mnie to jakoś nie wciągnęło. No jeszcze Ragdoll był zajebisty, no to muszę przyznać, Ragdoll był świetny w tym. Tam jak te postacie, jak się tam na przykład RPG wysadzałeś, no. Te rzeczy, no to mi się podobało akurat. Ale może grałem w tą grę z godzinę max i dalej już nie kontynuowałem. O kurwa, tak. No jeszcze dobra. Jeden punkt i wygrywam. A to tak się... A to teraz ja będę zdobywał punkt. Zobaczysz, kurwa. Na pewno. No zobaczysz. No, to będzie już po tobie. Patrz. O, Jezu, kurwa! Nie, fuck. Dobra, mam jeszcze 3 szanse. Znaczy 2. Znaczy jedną. 2, bo ty masz 7 punktów. No. No, to ty masz jedną szansę. A jak się... No... Kurwa, nie! Kurwa, już nie zdążyłem! Jeszcze raz, czy...? A nie wiem, jak chcesz. No i w każdym bądź razie, bo tak ciągle z tematu schodzimy. Ale napierdala. Dobra, możemy jeszcze raz zagrać. Tak. I w ogóle, no, z tego co słyszałem, to GTA 5 to ma być na tyle rozwinięte, że będziesz mógł nawet iść do roboty, do telewizji. Czujesz to? Że idziesz sobie do jakiejś tam stacji, no i tam pracujesz. Ja tego nie ogarniam, jaki to ma być rozmach tej gry w ogóle. Ja słyszałem, że na Xboxie, i znaczy też widziałem, że ma być 4. Co 4? Znaczy na 3 płytach, sorry. Naprawdę? Tak. I widziałem, że na 3 było. Znaczy wiesz, no... Pokazywał to... ziomuś wtedy, co... Link na... Tak samo mają być ten, 3 postacie grywalne na singlu i na multi ma być 4 do odblokowania za coś tam. No co ty gadasz? Bo z Germaniakiem też o tym gadałem, nie wiem czy kojarzysz. Tak, wiem, oglądałem. Też to nagrywaliśmy właśnie odnośnie GTA 5. No i tam też się dowiedziałem od niego właśnie, że mają być 4 postacie na multi, a 3 na singlu tylko. Ale mimo wszystko możliwości będzie kurwiście dużo. Coś zamuliło, bo u mnie ładuje playersów. Nie wiem, coś się skraszowało. Nie wiem, to możemy skończyć w sumie. Dobra, możemy skończyć. Ja akurat pokazałem swojego tego, zajebistego... Ja jestem taki zajebisty, że pokazałem swojego Skype'a. To świetnie. Dobra. Znaczy, no nie wiem, podsumowując, no to ja cholernie czekam na to, ale na wersję PC-tową. No ja właśnie też czekam na wtorek na wersję od T-Volta. Ciekawe, co nagra. No, znaczy, no wiesz, no pewnie rzucą się wszyscy na to teraz. No tak, żeby to na nagrać. Pewno Kupson. No, wszyscy na to pójdą tylko dla kasy, żeby to nagrać. No, tak zapewne. Będzie niestety. No tak, dobra. Chyba wszystko już. No tak. No to wtedy ze mną był Sarewok. Tak. Sarewok. A ze mną był Kościel. No dobra, w takim razie do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. No na razie.